Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze sadzy w przewodzie kominowym, natomiast po przyjeździe strażaków na miejsce zdarzenia okazało się, że doszło do pożaru poddasza w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Na szczęście mieszkańcy opuścili budynek. Przed przyjazdem strażaków nie było żadnych ofiar ani poszkodowanych. Nasze działania polegały na podaniu dwóch prądów gaśniczych wody, jednego z zewnątrz budynku, jednego od wewnątrz budynku. Strażacy wyposażeni w aparaty powietrzne opanowali pożar dosyć sprawnie i nikomu nic się nie stało.